Dzień dobry na poznańskich Naramowicach. Już za chwileczkę wspólnie obejrzymy najnowszą ofertę Manufaktury Mieszkań. Zanim się tam dostaniemy, to zwróćcie jeszcze uwagę na to, jak prezentuje się okolica. Osiedle, na którym znajduje się to mieszkanie, jest całkowicie nowe i bardzo nowoczesne. Zostało ono oddane do użytku całkiem niedawno, ale gwarantuję Wam, że będzie Wam się tutaj wspaniale mieszkało. Infrastruktura wokół budynku została przygotowana w taki sposób, aby mieszkańcom się dobrze tutaj żyło. Nie zabraknie Wam tutaj żadnych sklepów ani terenów zielonych, gdzie wspólnie z rodziną będziecie mogli spędzać czas. A teraz zapraszam Was już do środka. Do mieszkania przynależy jedna komórka lokatorska, w której będziecie mogli przechowywać swoje rzeczy. Na dodatek dwa miejsca postojowe w naziemnej, wielopoziomowej hali garażowej. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, więc aby tam dotrzeć, możemy skorzystać albo z windy, albo ze schodów. I czas na mieszkanie. W zależności od tego, czy chcecie nabyć je dla własnej rodziny, czy inwestycyjnie, myślę, że będzie to idealna propozycja. Powierzchnia tego mieszkania wynosi ponad 60 metrów kwadratowych. Składa się ono z trzech pokoi, oddzielnej kuchni, łazienki oraz korytarza. Zacznijmy od salonu, który znajduje się od razu po prawej stronie od wejścia. Ze względu na swój prostokątny kształt, będzie on z pewnością bardzo ustawnym pomieszczeniem. W tym miejscu ustawiłabym dużą i wygodną sofę, a na tej ścianie szafkę RTV, a tuż nad nią telewizor. Z tego pokoju możecie wyjść bezpośrednio na balkon, który jest również połączony z kuchnią. Wyobraźcie sobie tylko meble wypoczynkowe, Was siedzących na nich i popijających kawkę tuż przed pracą. Brzmi jak marzenie, prawda? Kontynuujemy nasz spacer po mieszkaniu, więc użyjcie odrobiny wyobraźni. W tym miejscu wymarzona kuchnia, którą możecie zamknąć drzwiami i dzięki temu żadne zapachy nie będą ulatywały do innych pokoi. Wzdłuż ściany miejsce na blat roboczy, dodatkowo znajdziecie tutaj z pewnością miejsce na wszystkie sprzęty AGD, o których tylko zamarzycie. Długi i szeroki korytarz, idealnym miejscem pod dużą zabudowę. Po prawej mijamy część sypialnianą, gdzie znajdują się dwie sypialnie, a na wprost łazienkę. Lecz najpierw zobaczmy pierwszy kwadratowy pokój, bardzo ustawny. Sypialnia dziecięca, biuro i piękny widok z okna. Chodźmy dalej. Drugi, troszeczkę większy pokój, idealny na sypialnię główną. Wyobraźcie sobie dwuosobowe łóżko w tym miejscu, a na tej ścianie komoda lub szafa w zabudowie z lustrami. A tutaj łazienka. Moim ulubionym stylem jest styl glamour, więc ja bym tutaj do wykończenia użyła jasnych płytek i dekoracyjnych kafli. I koniecznie wannę, ale z parawanem szklanym, tak żeby było dwa w jednym. I co? Wyobrażacie sobie siebie w tym miejscu? Czujecie, że może to być wasze nowe M? Jeżeli tak, to śmiało kontaktujcie się ze mną i umawiajcie się na prezentację. A dodatkowo pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi nowymi ofertami. Do zobaczenia!